jest nurek! Świetna robota, kochani! Do zobaczenia! Wy popatrzcie na to! Okej! Okay. Hej, czy jesteście gotowi na dużą niespodziankę? Tak! Za chwilę zaskoczę tych robotkowiczów. Nie wiedzą jeszcze, że do nich pędzę, ani co będziemy robić. Witajcie! Miło was poznać. Jak się macie? Wszystko w porządku? Zrobimy dziś coś bardzo fajnego. Oto mała podpowiedź. Sprawdźmy, czy zgadniecie. Jakieś pomysły? Pingwin, macie rację. Zrobimy dzisiaj duże pingwiny na dużym lodowym obrazku. Pomożecie mi? Wspaniale! Tak więc Rysiu, Angeliko, Krzysiu, Agnieszko i Aniu, zróbmy to! No dobrze, kochani, przyszła pora na duże pingwiny na dużym lodowym obrazku. Czy mamy na stole coś, co można by wykorzystać jako lód? Mamy ten kawałek materiału. Myślicie, że to dobry pomysł? Tak. Na pewno? No to świetnie, tak więc mamy lód. Penguin time! Penguin! Z jakiej rzeczy można zrobić łódki? To co? Dziób, przymierz go, to sprawdzimy rozmiar. Co jeszcze potrzebujesz? Pingwinowe oczy. Plastikowe jajka jako pingwinowe oczy. Wspaniale, dobra robota. Gotowi do pracy? Tak! A do czego użyjesz tej farby? Czek. To będzie morze. Tak jak nad morzem. My robimy rybki. Na mleko w tym roku. A teraz, moi drodzy, zamienimy ten karton w kolorową górę lodową. Weźcie więc kolorową kredę i obrysujcie nią brzegi dookoła. I najlepszy ze wszystkich pingwinów jest... Pigun! I najlepszy... I ze wszystkich pingwinów... Więc może wy też zrobicie sobie jednego mniejszego. O, jaki mały! Zróbcie kiwającego się pingwina. Zróbcie go i bawcie się nim. Żeby go zrobić, potrzebne będą plastikowe jajko, duże, średnie lub małe. Jest! Jest! Klej w płynie. Jest! Pędzel. Jest! Czarny karton i bibułka. Są! Farba. Jest! Ołówek. Jest! Nożyczki. Jest! Czarny pisak. Jest! Klej. Jest! I kawałek pomarańczowego kartonu. Jest! Weźcie plastikowe jajko. Uważaj na części. Otwórzcie je i do jednej połówki włóżcie kulkę z plastyki. Potem zamknijcie jajko. Następnie pokryjcie jajko klejem w płynie. Uważaj na pal. A teraz doklejcie kawałki czarnej bibułki. I zostawcie do wyschnięcia. Gdy jajko wyschnie, namalujcie pingwinowi białą buźkę. O tak. Teraz weźcie czarny karton i narysujcie dwa skrzydełka. Ostrożnie je wytnijcie. O tak! I przyklejcie z obu stron jajka. Teraz weźcie pisak i dorysujcie oczka. Na koniec przyklejcie pomarańczowy trójkąt z tektury jako dziubek. Wasz pingwin jest gotowy i w dodatku się kiwa. Tak jak prawdziwy pingwin. Jaki śliczny mały pingwin. Ale ciekawe, jak się mają nasze duże pingwiny. Gdzie? Myślę, że te oczy będą super. A wy? Ryby! Miam! Chodź, to niebo! Co to jest? Panie Botko, o, to niebo! Gotowe! O tak! Dobra robota! Zrobione! Yeah! Cześć, pingwiny! Ha! Oto co nazywam naprawdę